Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiałem wczoraj z szefem kuchni, z Damianem Surowcem. Tak. Na temat waszego burgera z wieprzowiny iberyjskiej. Iberico, tak? Tak. Ja chciałbym go zamówić, tego burgera. Jestem pod restauracją, ale pan Damian polecał też dla wegetarianina, który jest obok mnie, jakieś papryczki. Ale te papryczki też chcielibyśmy zamówić. Dobrze, a chodzi o papryczki te nadziewane kozim serem, tak? Czy zielone takie? Wie pan co, ja nie pamiętam, co to było. A pan by chciał porozmawiać z szefem teraz? Wie pan co, akurat jesteśmy pod restauracją i w sumie przed zamówieniem, gdybyśmy się dowiedzieli, jak to wygląda, to z chęcią. Jak ma czas. No już właśnie zapytam się, bo przed chwilką gdzieś się mówił, że gdzieś jedzie. To już sekundkę, dobrze? Ja zamówię państwu na razie ten burger i te papryczki. I te papryczki tam szef powie, o które polecał może, jak tak, jest. Tak, sekundkę. Dwie jakieś różne, wiesz. Już wegetariańskie były. To są z baskijskie? No. Wszystko sprowadzone. Ale oryginal? Wszystko sprowadzone. No co ty? Z kraju Basków? To temat jest... Weź pod uwagę, że płacisz 12 zł za dwie papryczki. 14. 12. 12. Za dwie takie? No nie wiem jakie. Ale to jest tapas. To jest tapas. Dlatego się nastawiamy, wiesz, na przerwę. Przerwa w naszej codzienności. Tak, chcemy... Tak, szef będzie miał teraz kilka minut. No, to ja jestem podekscytowany, super, cieszy mnie to bardzo. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Witam wszystkich w Żarłok TV, gdzie gryz po gryzie pożeramy cały świat. A dzisiaj jesteśmy, szanowni państwo, tuż pod Euskadi, kuchnia baskijska. Kuchnia baskijska, czyli kuchnia hiszpańska, tak? Ale z kraju Basków. W Hiszpanii mamy taki podział, powiedziałbym, większy niż na Polaków i Ślązaków. Szefem kuchni jest tutaj Damian Surowiec. I cóż to za surowiec, mamy już w samochodzie, bo rozmawialiśmy z szefem. Sprowadzany nie tyle, że z Hiszpanii, co baskijskie. Kuchnia hiszpańska nastawiona na tapas. I hamburgery. Pandemicznie. No, żeby się dobrze dostarczało na wynos, nie? Tu chodziło, żeby gdzieś tą szynkę za 400 zł. Dla mnie to był szok ten... Kilogram za ile? 100 euro. Za 100 euro. Czyli... Mam... burgera z wieprzowiny za 39 zł. 39 zł. I to jeszcze z wieprzowiny. I to właśnie, no nie mogę się doczekać tych... Są te wieprze, co jedzą żołędzie? I teraz tak. Mamy do czynienia z szynką iberyjską z rasy iberyjskiej, świn iberyjskich. Które to świnie? Właśnie, może na przystaweczkę, zanim ja to powiem, to może wegetarianin, tak żebyśmy budowali napięcie, zje swoje tapas. Bo tak, już nie mogę wytrzymać, gadać o tym mięsie cały czas. Na co dzień oni sprzedają tapas. Ceny tapas od około 10 do 20 zł. Wchodzisz, zamawiasz kilka, dzielisz się z biesiadnikami na stole. Inna kultura jedzenia. Tapas moim zdaniem na dostawie traci całkowicie chyba czar, ten smak. No ale wydaje mi się, że Baskowie są bardzo podobni do Włochów, do Greków, gdzie oni lubią usiąść sobie w swojej komunie. Cała rodzina, od najstarszego po najmłodszego, piją sobie wino, jedzą oliwki, owoce morza. Tak, to jest zupełnie inna kultura niż u nas w Polsce. Chociaż, trudno powiedzieć... Zanim przystąpimy do degustacji małego burgera, musimy rozprawić się z terminem tapas. Otóż pochodzi to od hiszpańskiego słowa tapa, czyli przykrywka. Hiszpanie do wina serwowali przykrywkę w postaci kromki chleba, którą przykrywali kieliszek po to, aby nie dostały się tutaj muchy, kurz, albo żeby ktoś nie napluł ci do kieliszka, tylko najwyżej na ten chleb.
pomyślano, że można na ten chleb coś dołożyć. Na przykład, pomidora. I już mamy takie tapas właśnie. To jest premium restauracja. Od razu, jak rozmawiałem z szefem kuchni, od razu wiem, że to nie jest kucharz, czy też szef. To jest szef kuchni. To jest szef, który wiedzę ma tak, tak dobrą i tak kompetentną, że jak ja słuchałem, to już byłem... Prawie że najedzony byłem. I prawie, że już porzucałeś ten swój wegetarianizm. A wiedziałem, że to powiem. Mam papryczkę z serem kozim. Świnia Cerdo Iberico żyje w zielonych, rozległych pastwiskach, gdzie rosną dęby i karmi się wolno rosnącymi tam ziołami. Tymianek, rozmaryn i przede wszystkim żre dużo tych żołędzi. 10 kilo żołędzi dziennie potrafi zjeść. Wiesz, co to jest? To ja zakładam, że tą szynkę jak będę jadł, to jak żołędzie. Ja powiem, że moje tapas super było. Do twojego mięsa się nie wtrącam. Jak to się mówi w Krakowie, wiesz czym to czuć? Malizną. No tak, ale to jest tapas. No to jest tapas, no powiem wam, że... No to pyszne, pyszne. Ale poważnie pyszne, czy dlatego, że poznałeś szefa kuchni, który jest przesympatyczny? Nie, no papryczka, ser kozi i glazurowana taka... Muszę zobaczyć, co to było dokładnie. No, takie ciasto jakieś. Nie, nie, to było dobre, no. Może dlatego nie smakowało, że tak mało było. Medium rare. Oni to wysmażają tylko na medium rare, czyli prawie, że na krwisto. Aczkolwiek, no tutaj jest kolor taki szarawy. To jest 39 zł burger. Premium. One, te hamburgery za dużo sosu chyba nie mają. Trochę Brave'a mają, nie? Mają sos Brava. Sos Brava czerwony. A Brava, bo mi się z angielski... Na bazie pomidorów też oczywiście. A wiesz, że Brava. Odważny. Może jest ostre. Lekko pikantny, ponieważ szef powiedział, skupiamy się na mięsie, dlatego jest tu tak mało dodatków, tylko sałata, pomidor, sos i mięso. Nie, no ja idę, ja już o tym mięsie. Nie, czekaj jeszcze. No to może jednak gryzka. Ale co ty myślisz, że jak ta świnka sobie zjadła 10 kilo żołędzików dziennie, to jej było miło odchodzić z tego pięknego świata? Ale to prawie tak, jakby zjadł te żołędzie, słuchaj. Z 10 kilo ona przybywa na masie, żre tych żołędzi, tymianku, to jest najbardziej wegetariańska świnia, jaka istnieje. A chcesz powiedzieć, że jesteś takim uber weganinem, bo jesz wiesz świnie, tak? No ja tu czuję już te orzechy. Ja już jakie mam orzechy? Wrażenie, że na deser. Słuchaj, to, że jesteś akurat w baskijskiej kuchni, to nie znaczy, że musisz od razu mnie namawiać na mięso, no. Nie, ja idę, wiesz? Nie, to nie. Za dużo tego mięsa. Miało być o wegetarianizmie. Ale musi być mięso! To, wiesz co? To była mięsożerna pułapka. No bo wchodzę do tobą, mówisz, ale będzie pyszny tapas. Rozmawiałem wczoraj z szefem kuchni. Pyszna opcja dla wegetarianina. No i co? I facet opowiada przez pół godziny o pysznym jedzeniu, o pomidorach, uśmiechniętych pomidorach, o oliwkach, które same się jedzą, o szynce za 100 euro. Gloryfikuje. Potem ja dostaję takie dwie małe papryczki. Takaś pułapka jest. A ja dostaję małego burgera, to nie jest burger. Ale był burger premium. No co ty chciałeś, jak kilo tej szynki kosztuje 100 euro? Wiesz, że 5 lat trzeba, żeby taką szynkę wyprodukować ze świni? 5 lat. I ta noga wisi, rozumiesz? Bo jest ta noga wisi i płacze. Rewolucja. Rewolucja papryczkowa. Trafiłeś na ostrą, bo ponoć to jest rosyjska. Właśnie nie była ostra. 1 na 10 jest ostra, tak? Pyszna. No ja się tutaj czuję, wiesz, jak ryba bez wody. No a ja się czuję, że to jest na początku schłonę. Jestem na pszczo, specjalnie nic nie jadłem. Ja też. Bo mi powiedzieli, że będzie wegetariańskie tapas. No a było? Było. Było. Dobra. Słuchajcie, ja wiem, że to jest premium wszystko i powiem wam szczerze, że tam w Euskadi u Damiana Surowca na blacie widziałem bardzo dużo fajnych rzeczy, po które na pewno wrócę. O. Oliwa z oliwek. Mm-hmm. Ja uwielbiam chleb. Po prostu chleb. Najlepiej swojski chlebuś. Oliwa z oliwek. Do tego pomidorek, ser, mozzarella, cebulka. I po prostu jesz. Ale to, oliwki. Oliwki. Mm-hmm. Oliwki to takie duże. To jest specjalna odmiana.
Oliwek? Ja bym wojnę zrobił kiedyś na oliwki. Wziąłbym oliwki włoskie, greckie, bo ja mieszkałem w Grecji 2 lata. No. I tam jest też morze oliwek. I masz tak, oliwki stąd, stąd, stąd i oliwę też. I zrobić wojnę. Ale które są lepsze. Bez wojny już, już bez wojen. Bez wojen. Bo piekło oliwek. Bo świnie, patrz, wegetarian zostanie pożarty przez świnie. No to już... Nie, świnie. Nie! Nie! To będzie pierwszy odcinek, w którym ja nie dam oceny. Ja powiem tak, ja muszę tu wrócić. Jeszcze tak. Nada tapas, po prostu żeby było tapas, wiesz. Kuźwa, te żeby tapas. Były oliwki, żeby było jakieś pieczywko, żeby było wszystko. Full upgrading, mieszasz to wszystko ze sobą. No, menu się zmienia. I w czasie pandemii są tylko ja sobie tak po prostu paluszkami pojadł, po prostu pośmiał się, posłuchał baskijskiej muzyki. Ocena będzie wysoka, już wiem, że będzie wysoka, ale no... organoleptyczność. Moje, jeszcze zanim wyjdziesz, zanim uciekniesz od tego wieprza, to powiem ci, że to na pewno nie jest... Bo ja zjadłem połowę już. I że jesteś najedzony. Nie. Nie najem się. Ja już wiem, że jak zjem drugą połowę, to się nie najem. To jest małe. Ale teraz pytanie, czy smak tej świni rekompensuje swoimi doznaniami no taką właśnie hiszpańską wersję tego burgera, która jest... takim, powiedzmy, małym slajderem po zjedzeniu tego burgera. Ja z chęcią jeszcze bym wrócił i wziął, wiesz, dodatkowe te papryczki. Nic mi nie mów o dodatkowym tym, bo ja właśnie jestem... Papryczki, krokiety ziemniaczane, no tu jest, o, wiesz, krokiety dużo. Ziemniaczane, tak. Wiesz co, ale pytanie jest, czy tapas na przykład jest po to, żeby się najeść, czy po to, żeby jeść? Właśnie, po to, żeby jeść i śpiewać przy stole, wiesz, z Hiszpanami, z Hiszpankami. Dookoła Hiszpanki latają, no i baskijki. I tak, flamenco tańczą. Wiele, ja ci polecę parę baskijskich filmów. Na przykład jest, komedia baskijska. Na pewno jest film baskijski w telewizji Basków, którzy mieszkają w Krakowie, którzy naciągnęli tego szefa przed kamerę, bo nam się nie udało. Zaciągnęli go przed kamerę? I to jest szef kuchni Damian Surowiec. Niestety nie udało mi się zgrać tego filmu z dźwiękiem, więc w opisie tego odcinka będziecie mieć linka do telewizji EITB, gdzie będziecie mogli obejrzeć sobie ten dokument o Krakowie w całości. W skrócie, Damian opowiada, że wszystkie produkty bierze z terenu Basków. Tutaj prowadzący pokazuje te produkty i na koniec dokonują konsumpcji ciekawych tapasów oczywiście, czyli krokietów i z tego co widzę kalmara. Na koniec prowadzący podsumowuje, że to smakuje jak w domu, jak u mamy. Tak więc knajpa ta ma polecenie od samych Basków, którzy wizytując Kraków właśnie wpadli tutaj, by posmakować swojej domowej kuchni. Ej, zostawiłeś tutaj tyle tych migdałów? Biorę ze sobą. Nie, znowu o mięsie będzie. Idę. Idę. Pana już żegnamy, niech pan tutaj nie wraca, dopóki pan... To była pułapka mięsożerców. A my zjedzmy sobie drugą część i skupmy się na tym mięsie, które co prawda już mi wystygło. Reszta solowej gadki o burgerze Żarłoka tylko w strefie premium, ale w skrócie, ogólnie miejsce jak najbardziej polecamy wszystkim mięsożercom i tapasożercom, również wegetariańskim.